Witam wszystkich serdecznie, pozdrawiam wspierających, a film zaczynamy od historyjki okładkowej, gdzie Kiemon zleca Yamato misję oddania miecza. Ale przechodzimy do właściwego rozdziału, do ciekawszej rzeczy. I właściwy rozdział zaczynamy od reakcji ze świata na temat zatopienia świata. Generalnie nic ciekawego, jedni są w szoku, drudzy kpią z Vegapunka, a trzeci jak Akainu podejrzanie nie wiedzą co myśleć, ponieważ Akainu wymownie milczy. Na Water 7 twierdzą, że zatonie na przykład tylko ich miasto. I tak dalej. A stricte dalej mamy rozmowę Magellana z Dofim. Dofi mówi, że jest coraz ciekawiej i pyta Magellana, co zrobi, kiedy zaleje całe więzienie. On mówi, że za sprawą podniesionego już teraz poziomu wody, niektóre cele zostały zalane. Pyta się Dofiego więc, ile trzeba, by zalać cały świat. Doflamingo mówi, że większość terenów zurbanizowanych zostanie zalana, jeśli woda podniesie się o 5 metrów. Następnie Dofi się śmieje do siebie, że powinni się wszyscy ewakuować z Impel Down i zawsze mogą uciec gdzieś wyżej. Na wyspie Rybo ludzi się martwią o całe nagranie, a my wracamy na Egghead, gdzie marynarze twierdzą, że słowa Vegapunka to kłamstwo i chce on wywołać chaos na całym świecie. Gorosei są wściekli i chcą przerwać nagranie za wszelką cenę. I tutaj do końca nie zrozumiałem, co mówią, ale zdaje się, że chcą chyba zniszczyć wszystko i konsekwencjami przejmować się będą później. A York zdaje się szuka dalej ślimakofonu transmitującego całe nagranie. My powracamy do nagrania Vegapunka. Mówi on w nim, że za kilka dni nastąpi trzęsienie ziemi i ludzie są w szoku, skąd on to wie, skoro nagranie jest z przeszłości. Stella kontynuuje w nagraniu, że to trzęsienie nie jest naturalne. I dodaje, że jego pierwszym grzechem było to, że chciał on opracować energię, która zasili cały świat, ale w swoich badaniach posunął się za daleko i stworzył w ten sposób Matkę Ognia. W międzyczasie Saturn, walczący z grupą Nami, po naradzie z resztą Gorosei, postanowił zniszczyć Matkę Ognia. Tak to przynajmniej wygląda. I w ogóle, chyba z tego powodu, że spotkał Matkę Ognia, zmienił się w formę człowieka. W międzyczasie żelazny gigant dalej gdzieś sobie idzie, a jednocześnie Olbrzymy i Luffy uciekają przed Merkurym. Zatem Luffy postanowił go zaatakować ponownie, ale znowu się sparzył i znowu go boli ręka, pomimo trybu piątego. My wracamy do nagrania i Stella mówi, że żeby zrozumieć to, co on teraz powie, to trzeba wspomnieć o pustym wieku. Widzimy, że niebieskie smoki są bardzo wkurzone na Vegapunka, ale jedna z nich, chyba siostra świętego Carlosa, się zastanawia, co to jest pusty wiek, bo pierwszy raz o tym słyszy. To jest niezwykle ciekawe. Ponownie wracamy do nagrania i Vegapunk mówi, że poneglify to pojedyncze kamienie na świecie opisujące dawną przeszłość. I istnieje pewne tabu w światowym rządzie i to jest właśnie jego drugi grzech, że zdradza on światowy rząd. I udało mu się dotrzeć do sporej ilości dokumentów od grupy archeologów, w domyśle tych z Ohary, która badała poneglify, co pozwoliło jemu samemu odkryć coś niezwykłego. My powracamy do grupy Nami. Oni zrozumieli, że dzięki magikowi Edisona mają teraz dziurę w chmurze, na której się teraz znajdują i dzięki temu będą mogli wyskoczyć prosto do wody statkiem, a nie na wyspę. Przy czym okazuje się, że Edison przeżył i jeszcze coś kombinuje z tą chmurą, by ruszyć ją w stronę wody. My wracamy do nagrania i Stella kontynuuje, że prawda jest taka, iż 900 lat temu w zaawansowanym królestwie urodziła się pewna osoba. I tak jak Bóg Nika z Legend Elbafu, jemu także rozciągało się ciało i był to Joy Boy. Był to pierwszy człowiek, który wyruszył w morze i pierwszy człowiek, który był piratem. Rozdział kończymy atakiem Luffy'ego na Merkurego. Dużo loru, mało akcji, rozdział taki 7 na 10. Rozdział
rozdział pod względem informacji to jest dosłownie petarda. Po pierwsze zauważmy podobieństwo tych z dwóch zdjęć. Naprawdę historyjka okładkowa Enela powinna być jak najszybciej zekranizowana. Po drugie, co warto zauważyć, to to, że Matka Ognia to chyba jakiś ogień w wodzie, który wygląda jak owoc i sprawił, że demon Saturn aż był podatny na jej światło i przybrał on ludzką formę. Jak to wszystko do cholery jest połączone? Nie wiem, ale jednocześnie podświadomie się czuję, że to ma sens. Matko Boska, to jest coś niesamowitego. Drugim tematem na dziś będzie Alkainu. Ciekawe, jak to wszystko na niego wpłynie, to znaczy te wszystkie informacje od Vegapunka, bo wyglądał na bardzo zamyślonego. A już wiemy od jakiegoś czasu, że ma on cichą kosę z Gorosei i być może będzie on nieoczekiwanym sojusznikiem przeciwko rządowi. Kto tam jego wie? Trzeci temat to smoki. Nigdy nie słyszały one o pustym wieku. Wychodzi na to, że 800 lat życia w hedonizmie prowadzi do tego, że po prostu jest się odcięty od informacji ze świata. Ale także wychodzi na to, że być może faktycznie Imu poleciał z 20 rodzinami w Ciula te 800 lat temu i wkręcił ich wszystkich w wojnę z zaawansowanym królestwem, a potem po cichu przejął władzę i zaczął rządzić z cienia. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie, bo brzmi to wszystko niesamowicie. Ja jestem niezwykle podekscytowany tym rozdziałem i to chyba tyle na dziś. Na razie, więcej pewnie w spin-offie.